Plutarch, Żywoty sławnych mężów, Lucjusz Korneliusz Sulla. Rozdział 11. Opowiadają, że jakoś w tych dniach, kiedy Sulla z wojskiem wyruszał z Italii w drogę, różne dziwne rzeczy przydarzyły się Mitrydatesowi, który wtedy przebywał w Pergamonie. Między innymi upuszczony w teatrze z jakiejś maszynerii posąg bogini zwycięstwa, trzymającej w ręku wieniec, spadł na niego z góry i pękł tuż nad jego głową, przy czym sam wieniec oderwał się i upatrzy na ziemię, rozbił się na kawałki. Zebranych przejął dreszcz trwogi i Mitradadesa wielki lęk ogarnął, mimo że jego powodzenie w tym czasie przychodziło nawet żywione w sercu nadzieje. Rzymianom odebrał przecież Azję, królom miejscowym Bitynię i Kapadocję, a teraz rezydował w Pergamonie, rozdzielając między swych przyjaciół bogactwa, urzędy i stanowiska samorządców. Z jego synów jeden panował w starym królestwie Pontu i Bosporu, aż po niezamieszkałe pustkowie leżące na północy od Morza Meockiego, także nikt tam nie zagrażał jego pokojowi. Drugi, Ariarates, na czele silnej armii zagarnął zwycięsko Trację i Macedonię. Inne wreszcie kraje podbijali wówczas dla niego różni strategowie z pomocą podległych im armii. Najznakomitszym wśród tych strategów był Archelaos, który przy pomocy floty pozostającej pod jego dowództwem opanował prawie całe tamtejsze rejony morskie. Podporządkował swej władzy Cyklady, a z pozostałych wysp podbił wszystkie, które na tych morzach dochodzą pod przylądek Malea i panował nawet na Eubei. Potem zaczął odrywać od Rzymu poszczególne szczepy helleńskie, począwszy od Aten na północ aż do Tesalii, doznając przy tym nieznacznej porażki pod Heroneją. Tutaj mianowicie zaszedł mu w drogę Bretiusz Sura, legat pretora Sentiusza, zarządzającego naówczas Macedonią. Bretiusz, człowiek odważny i rozumny, stawił Archelaosowi idącemu jak powódź przez Beocję silny opór i stoczył z nim pod Heroneją trzy większe bitwy, wypierając go z tego kraju i spychając z powrotem na morze. Tymczasem jednak zbliżał się Sulla, wobec czego Lucjusz Lucullus kazał Bretiuszowi ustąpić i zaniechać wojny, której prowadzenie zostało powierzone tamtemu. Bretiusz opuścił niezwłocznie Beocję i wrócił do Sentiusza. Chociaż odnosił niespodziewanie wielkie sukcesy, a Hellada, ujęta jego rzetelnym i szlachetnym postępowaniem, nosiła się już znowu z myślą powrotu pod opiekę Rzymu. Zresztą tym wystąpieniem osiągnął ów Bretiusz największy blask swoich czynów. Rozdział 12. Sulla od razu przejął pod swoją władzą szereg tamtejszych miast, które go same o to prosiły przez posłów. Tylko pod Ateny, które przez samorządcę tyrana, Arystiona, zmuszone zostały do wytrwania po stronie króla, posunął się z całą swą siłą zbrojną, zamknął ze wszystkich stron Pireus i rozpoczął oblężenie, budując wszelkiego rodzaju machiny oblężnicze i próbując różnymi sposobami wziąć miasto szturmem. Gdyby spokojnie krótki czas przeczekał, mógłby bezpiecznie opanować górne miasto, które z powodu głodu i braku najpotrzebniejszych do obrony rzeczy znalazłoby się rychło w krytycznej sytuacji. Ale Sulli spieszyło się z powrotem do Rzymu, ponieważ obawiał się tam rozruchów. Toteż wśród wielu niebezpieczeństw i nieustannego szturmowania z olbrzymim nakładem kosztów chciał tę wojnę jak najprędzej zakończyć. Używano przy tym, poza innymi siłami oblężniczymi, 10 000 par mułów zajętych dzień w dzień przy machinach i przy dowozie potrzebnych materiałów. Kiedy zaś zabrakło budulca, dużo machin załamywało się pod własnym ciężarem albo płonęło od nieustannego ognia miotanego z murów nieprzyjacielskich. Sulla zabrał się do poświęconych Gajów i wytrzebił najgęstszy spod miejskich lasów Gaj Akademosa i Gaj Likejonu. Poza tym, ponieważ wojna wymagała olbrzymich sum pieniężnych, Sulla położył rękę na nietykalnych skarbcach Hellady, posyłając swych ludzi już do Epidauru, już do Olimpu, by z tamtejszych świątyń odebrali najpiękniejsze i najbogatsze dary wotywne. W tej samej sprawie napisał też do Amfiktionów w Delfach, zaznaczając, że korzystniej będzie, jeśli skarby Boga przeniesie się do niego, ponieważ on albo bezpiecznie je przechowa, albo, jeżeli je zużyje, zwróci do skarbca co najmniej równą ich wartość. W celu odebrania złota posłał jednego ze swych przyjaciół, niejakiego Kafisa z Fokei, z poleceniem, by przyjmował poszczególne przedmioty po poprzednim stwierdzeniu ich wagi. Ale Kafis, przybywszy do Delf, bał się naruszać świętości skarbca i wobec usilnych próśb Amfiktionów ze łzami w oczach tłumaczył się przed nimi przykrą koniecznością. A gdy niektórzy zaczęli stwierdzić, że słyszeli, jak lira w najświętszej części przybytku Boga wydała dźwięki, on może dlatego, że sam w to uwierzył, a może tylko dla napędzenia Sulli strachu przed Bogiem, doniósł mu o tym wypadku. Lecz Sulla odpisał mu z kpinami, dziwiąc się, że nie rozumie on, iż muzyka jest objawem radości, a nie smutku. I kazał mu brać śmiało to, co Bóg oddaje z radością.
W tajemnicy przed Grekami wywieziono tedy wszystkie wota, z wyjątkiem jednego srebrnego naczynia, które pozostało jeszcze z darów królewskich i było tak duże i ciężkie, że zwierzęta nie mogły go udźwignąć. Naczynie to Amfiktyonowie musieli oddać do potłuczenia na części. Przypomnieli sobie przy tym Tytusa Flaminina i Maniusza Acyliusza, a także Emiliusza Paulusa, z których jeden wypędził z Helady króla Antiocha, dwaj inni prowadzili zwycięską wojnę z Królestwem Macedonii, a nie tylko nie naruszyli tych świętości helleńskich, ale przez swoje dary dodali im jeszcze wartości i blasku. Mężowie ci jednak sprawowali prawem nabyte dowództwo i to nad niezdemoralizowanym żołnierzem, który umiał w milczeniu spełniać posłusznie rozkazy przełożonych. Oni sami mieli w sobie dusze królewskie, choć w obyczajach i w sposobie życia zachowywali skromność i prostotę. Dlatego gospodarując pieniądzem, umieli się ograniczać i przestrzegać należytej miary. Zabieganie zaś o popularność u żołnierzy uważali za większą ujmę dla siebie niż strach przed wrogiem. Inaczej było już w czasach Sulli. Wodzowie zdobywali sobie władzę nie męstwem, ale przemocą i sił zbrojnych potrzebowali raczej do wzajemnych między sobą wojen niż do walki z wrogiem zewnętrznym. Musieli więc na stanowiskach dowódców sił zbrojnych uprawiać demagogię, a przy tym łożyć wielkie sumy na przyjemności żołnierzy i kupować sobie od nich trud służby wojskowej. Nie baczyli zupełnie na to, że w ten sposób wystawiają na targ całą swoją ojczyznę i że za cenę panowania nad lepszymi sami sprzedają się w niewolę najgorszych. To przecież wypędziło Mariusza na wygnanie, a potem sprowadziło go z powrotem do kraju przeciw Sulli, to także zwróciło morderczą dłoń Cynny i jego zwolenników przeciw Oktawiuszowi, a Fimbrię i jego towarzyszy przeciw Flakusowi. A Sulla pierwszy dawał zły przykład, bo nie tylko przekupstwem przeciągał na swoją stronę wojska, podlegające rozkazom innych dowódców, ale także na własną armię łożył hojną dłonią olbrzymie sumy. Skutek był taki, że tamtych przez korupcję przyzwyczajał do zdrady, a swoich demoralizował, rozpustą. W ogóle więc potrzebował ogromnych sum pieniężnych, teraz zaś szczególnie na pokrycie kosztów owego oblężenia. Rozdział 13. W istocie bowiem opanowała go jakaś potworna i niepohamowana żądza zdobycia Aten przemocą, czy to dla jakiejś rywalizacji z cieniem dawnej sławy tego miasta, czy też wściekłość na tyrana Arystiona za wszystkie kpiny i błazeńskie napaści, którymi zarówno jego samego, jak i żonę jego Metellę zuchwale lżył bez przerwy z murów, wzniecając w nim coraz większy gniew. Arystion był człowiekiem o duszy złożonej z samego zuchwalstwa i okrucieństwa zarazem. Wchłonął on w siebie wszystkie najgorsze nałogi i chorobliwe żądze na wzór mitrydatesowych. I teraz to miasto, które przetrwało tysiące wrogów i walk wewnętrznych, postawił przed ostateczną zagładą, jakby przed jakąś morową zarazą. Kiedy więc miara pszenicy kosztowała w mieście 1000 drachm, kiedy ludzie żywili się rosnącym wkoło akropolu dziewiczym zielem, gdy zjadali już nawet swe obuwie, gotowali i jedli skórę z bukłaków, on całymi dniami urządzał jeszcze pijatyki i biesiady. I wyprawiając harce taneczne w zbroi, drwił sobie z nieprzyjaciela. Nic go nie obchodziło, że święta lampka Ateny zgasła z braku oliwy. Kapłanca jej, która go prosiła o 1/12 część medymnu, pszenicy, posłał tyleż pieprzu. Radców zaś miejskich i kapłanów błagających go, by się zlitował nad miastem i przerwał wojnę z Sullą, rozpędził pociskami z łuku. Wreszcie po długim czasie z wielkimi trudnościami zgodził się na wysłanie do Rzymu delegacji w sprawie zawarcia pokoju. W skład jej wchodziło jednak 2 czy 3 jego kompanów, którzy nie stawiając żadnych zbawiennych dla miasta propozycji, chełpili się tylko w swych przemówieniach Tezeusem, Eumolposem i wojnami perskimi, także Sulla odprawił ich końcu słowami: idźcie sobie stąd, moi kochani, razem z waszym gadaniem. Mnie bowiem Rzymianie wysłali do Aten nie na naukę, lecz żebym buntowników przywołał do porządku. Rozdział 14. Tymczasem kilku ludzi słyszało podobno, jak na Kerameiku rozmawiali ze sobą o Orestionie jacyś starsi mężczyźni i zarzucali mu, że nie pilnuje murów miasta i nie strzeże dostępu do nich w punkcie natarcia koło Heptahalkon, chociaż jest to jedyne miejsce, którędy nieprzyjaciel może wejść na mury. I to nawet dość łatwo. Zarazem o tym doniesiono Sulli. Nie zlekceważył tej wiadomości, lecz poszedł tam w nocy, a stwierdziwszy naocznie, że miejsce jest rzeczywiście łatwe do zdobycia, zabrał się natychmiast do dzieła. Opowiada też nam w swoich wspomnieniach, że pierwszym, który wdrapał się na mury, był niejaki Marek Ateusz, który z nieprzyjaciół próbował przy tym stawić opór i zadał mu nawet gwałtowny cios w hełm. Także aż miecz w kawałki się rozprysnął, ale Ateusz nie ustąpił. Pozostał na stanowisku i punkt raz zdobyty utrzymał już na stałe.
Tak zatem miasto zostało opanowane najpierw od tej strony, o której wspominali owi starzy Ateńczycy. Sulla tymczasem zdał zburzyć i zrównać z ziemią mury na odcinku pomiędzy Bramą Pirejską a Bramą Świętą i około północy wkroczył do miasta i przeraził wszystkich hukiem trąb bojowych i rogów. Żołnierze wysłani na rzeź i rabunek wśród okrzyków i wrzawy wojenni runęli z obnażonymi mieczami przez wąskie ulice. Nie tylko wówczas nie można już było podać liczby wszystkich, którzy w tych walkach polegli, ale i dzisiaj jeszcze ilość zabitych określają według ilości przelanej krwi. Otóż poza zabitymi w innych dzielnicach miasta ten rozlew krwi, jakiego dokonano w okolicy Agory, ogarnął cały Kerymaikos po wewnętrznej stronie Dipylonu, a według tego co piszą, niemało krwi popłynęło też przez bramy miasta aż na przedmieście. Oprócz olbrzymiej bowiem liczby zamordowanych, w samej rzezi niemniej było i takich, co sami odbierali sobie życie, rozpaczy i żalu za miastem ojczystym, nad którym zdawało się zawisła ostateczna zguba. Myśl ta tak przerażała najszlachetniejszych ludzi, że odbierała im nadzieję i wiarę w możliwość ocalenia i nie pozwalała im spodziewać się po Sulli jakichkolwiek ludzkich uczuć albo miary w tym gniewie. A jednak kiedy o to właśnie prosili go żyjący na wygnaniu Mejdiasz i Kalifont i rzucili się z pokorą do jego stóp i kiedy wszyscy członkowie senatu, którzy znajdowali się razem z nim na tej wyprawie, zaczęli go prosić, by oszczędził miasto. On syty już zemsty odpowiedział im pochwałą dawnych Ateńczyków i dodał, że chętnie oszczędzi wielu ze względu na kilku, a żywych ze względu na umarłych. Zajęcie Aten nastąpiło, według tego co opowiada sam Sulla w swoich wspomnieniach, w kalendy marcowe. Dzień ten schodzi się prawie dokładnie z nowym księżycowym miesiąca Entesterion, którym Ateńczycy urządzają wiele obchodów świątecznych na pamiątkę strasznego zniszczenia i zagłady, jakie miały miejsce w czasach potopu. Ów wielki kataklizm przypadł mniej więcej na tę porę roku. Miasto już zostało zdobyte, ale Arystion schronił się jeszcze na Akropol, czyli na górę zamkową, gdzie go nadal oblegał wyznaczony do tego zadania Kurion. Tutaj zdołał się Arystion przez dłuższy czas utrzymać, aż wreszcie poddał się zmuszony do kapitulacji brakiem wody. Wtedy to niebo natychmiast objawiło swą wolę, tego samego dnia i o tej samej godzinie, kiedy Kurion sprowadził z góry Arystiona. Zebrały się na pogodnym niebie chmury i niebawem spadł z nich deszcz w takiej obfitości, że zaopatrzył Akropol dostateczną ilość wody. Niedługi czas potem dostał się w ręce Sulli również port Pireus. Tutaj wiele obiektów kazał Sulla spalić, między innymi także budzącą powszechny podziw zbrojownię, która była dziełem architekta Filona. Rozdział 15. Tymczasem z Tracji i Macedonii nadciągnął wódz Mitrydatesa Taxiles z armią złożoną ze 100 tysięcy piechoty i 10 tysięcy konnicy z 90 wozami zaopatrzonymi w kosy z zaprzęgiem czworokonnym. Wezwał on do siebie Archelaosa, który stał jeszcze z flotą koło portu Munichi, nie chcąc ustąpić z morza, ale nie mając też odwagi zetrzeć się bezpośrednio z Rzymianami. Tymczasem zwlekał z przystąpieniem do walki i odcinał im dowóz aprowizacji. Lecz Sulla przewidział wszystko wiele lepiej niż jego przeciwniki z okolic biednych, które nawet w czasie pokoju nie były w stanie wyżywić ludności, przeniósł się do Beocji. Bardzo wielu uważało wtedy krok Sulli za nietaktyczny, zarzucając mu, że opuszcza Attykę, której nierówny teren może utrudnić manewry konnicy, a przerzuca się na równiny i otwarte okolice Beocji, chociaż widzi, że główne siły nieprzyjaciela stanowią właśnie wozy i konnica. Ale on uciekając, jak powiedziałem, przed biedą i głodem z konieczności narażał się na pewne ryzyko w walce. Nadto niepokoją go rozdzielnego i ambitnego oficera Hortensiusza, który prowadząc do Sulli wojsko zebrane w Tesalii, miał się przeprawić przez tamtejsze wąwozy strzeżone przez nieprzyjaciela. Oto powody, dla których Sulla postanowił wtedy przenieść się do Beocji. Tymczasem jednak Kafis, nasz ziomek, zmylił nieprzyjaciela i przeprowadził Hortensiusza innymi drogami przez Parnas, wprost na Titorę, która wówczas nie była jeszcze tak wielkim miastem jak dzisiaj. Była to tylko twierdza warowna na stromo sterczącej skale, do której już niegdyś przed Xerxesem schroniła się część Fokejczyków i dzięki temu ocalała. Tutaj Hortensiusz rozbił obóz i przez dzień odpierał ataki wroga. Nocą zaś posunął się dalej przez trudny teren aż do Patronis. Tam na czele swych wojsk połączył się z Sullą, który już szedł mu naprzeciw. Rozdział 16. Połączywszy swe siły, zajmują wznoszący się na środku równiny pod Elateją urodzajny i przestronny pagórek z wodą u podnóża. Pagórek ten nazywa się Filobojotos, a Sulla nadzwyczajnie wychwala
naturalne walory jego położenia. Gdy rozłożyli się obozem, nieprzyjaciel wyraźnie zobaczył, jak bardzo mała była ich liczba. Konnicy bowiem mieli razem nie więcej niż 1500 ludzi, a piechotę nawet mniej niż 15 tysięcy. Dlatego też reszta dowódców wymusiła na Archelaosie, żeby wyprowadził wojska w pole i ustawił je w szyku bojowym do bitwy. Niebawem cała równina zaroiła się od koni i wozów, od małych i dużych tarcz nieprzyjacielskich, powietrze ledwie wytrzymywało tę wrzawę i bitewne okrzyki tylu narodów jednocześnie wyprowadzonych na pozycje, ich junactwo i duma, wystawność i przepych wzmagały trwogę przeciwnika, a błysk broni okutej wspaniale złotem i srebrem, jaskrawe kolory medyjskich i scytyjskich mundurów, zmieszane z blaskiem spiżu i stali. Wszystko to w czasie ruchów i przegrupowań przypominało groźny widok płonącego ognia. Rzymianie tymczasem trzymali się w skupieniu za Ostrokołem i Sulla żadną perswazją nie mógł odjąć im strachu przed wrogiem, a nie chciał, lękając się otwartej bitwy, zmuszać do niej przemocą. Stał więc i czekał bezczynnie, z przykrością znosząc widok barbarzyńców, którzy drwili i naśmiewali się z niego zuchwale. Ale to właśnie przyniosło Sulli najwięcej korzyści, bo przeciwnik zaczął tymczasem Rzymian lekceważyć i trzymał się w wielkim nieładzie. Już i tak często nieposłuszny wobec swoich dowódców, którzy wydawali wiele sprzecznych rozkazów. Tylko garstka wytrwała w dyscyplinie obozowej, przeważną część szarego żołnierza nęcił rabunek i plądrowanie po okolicy. Zapuszczali się w różne strony na odległość nawet kilku dni drogi od macierzystego obozu i wtedy to bez wiedzy głównego dowództwa zniszczyli podobno miasto Panopę, rozgrabili Labadeję i obrabowali tamtejszą świątynię. Rozdrażniony tym Sulla, nie mogąc znieść, że na jego oczach giną całe miasta, nie pozwolił swoim żołnierzom próżnować. Wyprowadzał ich na roboty i zmuszał do kopania nowego koryta rzeki Kefisos i do przekupywania rowów. Nikomu nie dawał chwili spoczynku, a ociągających się karał z nieubłaganą bezwzględnością. Chciał doprowadzić do tego, żeby ludzie, wyczerpani wysiłkiem przy robotach, zapragnęli raczej niebezpieczeństwa w boju. I to mu się udało. Gdy w trzecim dniu robót Sulla przyszedł do nich na inspekcję, podnieśli wrzawę i prosili go, by ich prowadził na wroga. Odpowiedział im, że inaczej wołają ludzie, którzy chcą walczyć, a oni chcą się tylko uwolnić od ciężaru robót. A zresztą mówił dalej, jeżeli rzeczywiście jesteście tak wojowniczo usposobieni, daję wam rozkaz. Biegnijcie zaraz z bronią w ręku tam. I wskazał im miejsce, gdzie niegdyś stał gród Parapotamiów. W owym zaś czasie leżało to miasto w gruzach, a z nich czterczała tylko skalista góra ze spadzistymi zboczami, odległo od góry Hedylios o szerokość przepływającej między nimi rzeki Assos. U podnóża owej skalistej góry łączy się ona z Kefiosem w jedną jeszcze bardziej rwącą rzekę, przez co wierzchołek stanowi dobrze zabezpieczone miejsce pod obozowisko. Dlatego Sulla, widząc, że nieprzyjacielskie oddziały ze spiżowymi tarczami posuwają się ku tej górze, postanowił miejsce to zająć wcześniej. Rzeczywiście je zajął, dzięki zręcznemu wykorzystaniu zapału swoich żołnierzy. Archelaos, odepchnięty stamtąd, rozpoczął marsz na Heroneję. Heronejczycy, którzy wtedy służyli w rzymskim szeregach, prosili jednak Sullę, by nie opuszczał w potrzebie ich oczystego miasta. I Sulla odkomenderował tam wraz z legionem żołnierzy jednego z trybunów wojskowych, niejakiego Gabiniusza, zwalniając równocześnie Heronejczyków ze swego wojska. Chcieli oni nawet Gabiniusza wyprzedzić, ale nie zdołali, bo szlachetny ten człowiek, idąc na ratunek drugich, przewyższał w gorliwości tych, co sami tego ratunku potrzebowali. Juba podaje, że wysłanym tam wówczas trybunem był nie Gabiniusz, lecz Erycjusz. Tak zatem moje ojczyste miasto uniknęło wtedy niebezpieczeństwa. Rozdział 17. Tymczasem z wyroczni Trofoniosa z Lebadei przysłano Rzymianom pomyślne wróżby i wieszczące im zwycięstwo przepowiednie. Opowiadają o nich dość dużo tamtejsi mieszkańcy. Według tego zaś, co Sulla sam pisze w 10 księdze swoich wspomnień, miał przybyć do niego już po zwycięskiej bitwie pod Heroneją znany powszechnie w Helladzie kupiec Quintus Tytius z wiadomością, że Trofonios przepowiada mu w tym samym miejscu w niedługim czasie jeszcze drugą bitwę i zwycięstwo. Po nim zaś jeden z prostszych szeregowców imieniem Salvienus zameldował Sulli obywaną przez Boga wiadomość, jaki obrót wezmą ostatecznie sprawy dotyczące Italii. Jeden i drugi opowiada to samo, o wyglądzie tego Boga, twierdząc, że pod względem wielkości i piękności podobny był do olimpijskiego Zeusa. Sulla przekroczył z kolei rzekę Assos i posunąwszy się naprzód wzdłuż podnóża góry Hedylios, rozbił obóz naprzeciw Archelaosa, który wybudował już silny wał obronny w środku pomiędzy górami Akontios i Hedylios, podal miejscowości zwanej Assioi. Dzisiaj miejsce, gdzie rozbite były jego namioty, nosi od niego nazwę Archelaos.
Tu jednak zatrzymał się Sulla tylko jeden dzień, następnie pozostawiwszy na miejscu Murenę z jednym legionem i dwiema kohortami, by przeszkadzał nieprzyjacielowi w formowaniu szyków, sam nad Kefisosem złożył ofiarę ze zwierzęcia i opatrzony pomyślną wróżbą ruszył w drogę w kierunku Heronei. Tam chciał się połączyć ze stojącą w mieście częścią swego wojska i obejrzeć Turion, obsadzony już wówczas przez nieprzyjaciela. Turion to stromy, stożkowaty szczyt góry, którą u nas nazywają Ortopagos. U podnóża jej płynie strumień Morios i stoi świątynia Apollona Turyjskiego. Przydomek ten otrzymał Apollo od matki Chairona, Turo, a Chairona właśnie uważa się za założyciela Heronei. Według innych miała się w tym miejscu ukazać Kadmosowi krowa, którą mu bóg patyjski dał za przewodniczkę. I od niej to podobno miejscowość otrzymała swą nazwę, ponieważ w języku fenickim wyraz Thor oznacza krowę. Otóż teraz, kiedy Sulla zbliżał się do Heronei, wyszedł na jego spotkanie przebywający w mieście ów trybun wojskowy i idąc na czele swego wojska, pełnym uzbrojeniu, wręczył mu wawrzynowy wieniec. Sulla przyjął wieniec, żołnierzy serdecznie przywitał i zagrzał do czekającej ich nowej bitwy. Wtedy przystąpiło do niego dwóch ludzi z Heronei, niejaki Homoloichos i Anaxydamos. Podejmowali się oni zlikwidowania załogi nieprzyjacielskiej na Turion z pomocą niewielkiej liczby przydzielonych im żołnierzy. Twierdzili mianowicie, że istnieje nieznana nieprzyjacielowi ścieżka prowadząca od tak zwanego Petrachos koło świątyni mus na szczyt sterczący ponad samym Turion. Tą ścieżką, mówili, można będzie wejść i bez trudu zeskoczyć tamtejszą załogę, a potem zasypać ją z góry gradem kamieni albo przynajmniej spędzić w dół na równinę. Kiedy jeszcze Gabinusz zaświadczył, że do tych ludzi można mieć zaufanie i można wierzyć w ich dzielność, Sulla kazał im zaraz brać się do dzieła. Sam tymczasem ustawił swe wojska w falangę i rozdzielił konnicę na oba skrzydła, osobiście dowodząc skrzydłem prawym, a lewe przekazując Murenie. Natomiast legaci jego Galba i Hortensiusz na czele kohort posiłkowych stanęli w tyle na wzniesieniach jako straż, która miała na celu zabezpieczenie z całości przed ewentualnym otoczeniem przez wroga. A było widać, że nieprzyjaciel szykuje z silnych oddziałów konnicy i lekkiej piechoty giętkie i ruchliwe w swoich obrotach skrzydło, które miało się wydłużyć i Rzymian otoczyć z tyłu pierścieniem. Rozdział 18. Tymczasem Heronejczycy pod dowództwem Erycjusza, którego im Sulla przydzielił, obeszli niepostrzeżenie Turion i nagle zjawili się nad głowami barbarzyńców, którzy wśród wielkiego zamieszania i popłochu przeważnie sami się o śmierć przyprawiali. Nie próbowali nawet stawiać oporu i uciekali na łeb, na szyję, padając na własne włócznie. Lecieli w dół, spychając jedni drugich, podczas gdy z góry ludzie Sulli nacierali na nich gwałtownie i razili bezbronnych pociskami. Padło tam wtedy 3000 nieprzyjaciela. Z ludzi tych, którzy zdołali stamtąd uciec, jedną część zaszedł stojący już na stanowisku Murena i odciąwszy im drogę wszystkich doszczętnie wygubił, inni, którym udało się przedrzeć na stronę niemacierzystego obozu, padli w nieładzie na tamtejszą falangę, wywołując wśród żołnierzy niemało strachu i zamieszania. Przyczyniło to dowódcom wiele kłopotu i niepotrzebnej straty czasu, która też w niemałym stopniu stała się powodem ich klęski. Sulla bowiem, wykorzystując to zamieszanie, ruszył na nich bezwłocznie i szybkim marszem pokonał dzielącą obie armie przestrzeń. W ten sposób uniemożliwił owym wozom z kosami rozwinięcie odpowiedniej szybkości, bo siła ich zależy przede wszystkim od długości rozpędu, który nadaje im gwałtowny rozmach dopiero na odpowiedniej przestrzeni, podczas gdy rozpęd z niewielkiej odległości jest słaby i bezskuteczny, podobnie jak lot strzały z źle napiętej cięciwy. Oto co przydarzyło się wtedy przeciwnikowi Sulli. Już pierwsze wozy toczyły się bez rozmachu i wpadły na Rzymian z szybkością zgoła nieszkodliwą. Oni zaś klaskając w dłonie ze śmiechem wołali o następne, tak jak to robią w cyrku przy wyścigach rydwanów. Z kolei zderzyły się z sobą siły piechoty. Barbarzyńcy, pochyliwszy przed sobą długie lance, starali się pod gęstą osłoną starcz utrzymać falangę w porządku, ale Rzymianie z miejsca odrzucili oszczepy i z wydobytymi mieczami, roztrącając na boki nieprzyjacielskie lance, dążyli do jak najszybszego starcia wręcz. Gnał ich do tego gniew, gdy zobaczyli, że w czołowej linii przed nieprzyjacielem idzie 15 000 niewolników. To dowódcy królewscy za cenę wolności wezwali ich z miast przez heroldów i wcielili grupami do oddziałów ciężkozbrojnych hoplitów. Jakiś centurion rzymski powiedział wtedy, że o ile mu wiadomo, niewolnicy mają coś do powiedzenia tylko w święta Saturnaliów, a jednak głęboka i zwarta ich linia bardzo powoli ustępowała pod naporem ciężkiej piechoty Rzymian i wbrew wrodzonym swoim skłonnościom ludzie ci stawiali dzielny opór. Dopiero pociski procarzy i strzelców, miotane na nich masowo przez Rzymian stojących w tylnej linii frontu, zmusiły ich do odwrotu i rozgromiły.
Rozdział 19. W chwili, gdy Archelaos zaczął wydłużać prawe skrzydło swych wojsk, aby otoczyć Rzymian z tyłu, Hortensiusz nasłał na niego idące w pełnym biegu kohorty, które miały z boku uderzyć na nieprzyjaciela. Ten jednak szybkim ruchem uchylił przed uderzeniem 2000 grupę swych jeźdźców i Hortensiusz musiał pod naporem przeważającej liczby nieprzyjaciela ustąpić w górzysty teren, a oddaliwszy się w ten sposób od głównych sił rzymskich, dostał się w nieprzyjacielski kocioł. Zameldowano o tym Sulli, który natychmiast pospieszył tam z pomocą z prawego skrzydła, nie biorącego jeszcze udziału w walce. Lecz wtedy znowu Archelaos, wnioskując co się dzieje z kurzu zniesionego przez biegnących tam ludzi, porzucił Hortensiusza i zwrócił się przeciw prawemu skrzydłu porzuconemu przez Sullę, aby je zająć pod nieobecność wodza. Równocześnie Taxiles uderzył na Murenę ze swymi oddziałami spiżowych tarcz, także z obu stron naraz poniósł się krzyk i poszedł potężnym echem po okolicznych górach, a Sulla stanął, nie wiedząc, w którą stronę ma iść teraz z pomocą. Zdecydowawszy się wreszcie zająć poprzednie stanowisko, posłał Murenie na pomoc Hortensiusza z 4 kohortami, a 5 kazał iść za sobą i pospieszył na prawe skrzydło. Tu Rzymianie już sami przez się utrzymywali równowagę w walce z Archelaosem, a kiedy wśród nich pojawił się Sulla, zdobyli zdecydowaną przewagę i odniósłszy zwycięstwo ścigali uciekającego wroga aż do rzeki i góry Akontios. Sulla jednak nie zapomniał o niebezpieczeństwie grożącym Murenie i ruszył na pomoc jego oddziałom. Kiedy zauważył, że i one zaczynają zwyciężać, sam także puścił się w pościg za nieprzyjaciela. Tłumy barbarzyńców padły w tej bitwie na polu walki, ale najwięcej zginęło ich dopiero podczas ucieczki w stronę wałów obozowych, także z tylu 10 000 dotarło potem do Halki z zaledwie 10 000 ludzi. Z żołnierzy Sulli, według tego co on sam pisze, brakowało tylko 14, z których jednak pod wieczór 2 jeszcze zameldowało swą obecność. Na pomniku zwycięstwa Sulla umieścił napis z imionami Marsa, Wiktorii i Wenery, na pamiątkę, że sukces w tej bitwie zawdzięcza sprzyjającemu mu szczęściu, w nie mniejszym stopniu niż własnej sprawności i sile. Pomnik ten stoi na równinie w pobliżu rzeczki Molos, gdzie w czasie bitwy wojska Archelaosa rozpoczęły swój odwrót. Drugi pomnik, który stoi na szczycie góry Turion, na pamiątkę owego zaskoczenia barbarzyńców, greckimi literami głosi dzielność Homoloichosa i Anaxidamosa. Uroczystości z okazji zwycięstwa połączone z występami i popisami obchodził Sulla w Tebach, urządziwszy do tego celu plac widowiskowy koło źródła Edypa. Na sędziów w tych zawodach zaprosił jednak ludzi z innych miast helleńskich, ponieważ do samych Tebańczyków czuł nieprzejednany gniew. Odebrał im także połowę ziemi i poświęciwszy ją bogu pytyjskiemu i olimpijskiemu, zarządził, aby z czerpanych z niej dochodów zwrócili do świątyń tych bogów sumę równą wartości tego, co sam niegdyś stamtąd pozabierał.